witamy, zapraszamy wszystkich do spotkania z nowym Europem, nowym systemem, który my oczywiście bolszewicy popieramy jak najbardziej. Proszę bardzo, to jest nasze hasło. Unia Europejska, ja wol! Ja wol, ja wol! Bolszewicy są za! Ja jestem bolszewik, proszę pani. Ja jestem bolszewik popierający Unię Europejską. Dziękuję za zainteresowanie. Proszę państwa, niestety bolszewicy przetrwali. Oto my jesteśmy, tu jestem przykładem. Obudziliśmy się z letargu 50-letniego, zrozumieliśmy, że wielka idea socjalistycznych republik europejskich została odnowiona. A więc jest wielka szansa przed ruchem bolszewickim, że ponownie wrócimy na kartę historii. I my jesteśmy za tym, żeby Europa odurała na nas będzie pokój. To jest pokój, to jest tradycja pochodów. To będą maszerowali ludzie, którzy mało myślą, za to dużo chodzą. Jeżeli tam, gdzie nie możesz głową sobie załatwić, po prostu wychodzisz to. Tak jest po prostu. To jest niech żyje bolszewizm międzynarodowy! Niech żyje kapitalizm międzynarodowy! Niech żyją bolszewicy! Niech wrócą pochody pierwszomajowe! Właściwie pochody pierwszomajowe to widzę tylko codziennie. My nie zgadzamy się z tym, żeby na pochodzie pierwszomajowym maszerowało 1000 aktywistów. Tak było w tym roku. Nic więcej tego. Proszę zobaczyć. Nowa idea, Unia Europejska gromadzi 10 tysięcy maszerujących. Gdzież to można porywać? No miliony, nie mogą zrobić miliony. Oczywiście. Także pamiętajcie, Unia Europejska, ja wol, to jest nowy język polski. Ja wol, proszę się nauczyć. Ja pamiętać, powtarzać często, gęsto na ulicach, tramwaju, Unia Europejska, ja wol. Proszę to zapamiętać. Dolarowi! Jesteśmy przeciw Balcerowiczowi! Jesteśmy przeciw Narodowemu Banku Polskiemu! I nie żyje wielka Bolszewia Unii Europejskiej. Tylko w bolszewikach jest przyszłość i nadzieja poprawy na los wielu pokrzywdzonych ludzi. Nie może być tak, żeby świnie i krowy miały większe prawa niż człowiek. Żeby psom nie obcinano ogonów. A w innych krajach obcina się dużo więcej. I nic tylko tam nie protestuje. Marny ten pokłód, jestem zawiedzony. Widać, że po prostu bolszewicy muszą... Bolszewicy muszą po prostu wziąć się do roboty i przyrzekam, że od dzisiaj nastąpi wielka zmiana. Bolszewia zacznie działać. Pobudzi tych niezdecydowanych do aktywności.